I jagoda. Mam pytanie. Czy jak się odchudzasz, to utrzymanie tej diety, w utrzymaniu tej diety pomaga ci myśleć, co inni o mnie pomyślą, czy ci przeszkadza? No bo tak idziesz z kumplami, ze znajomymi na pizzę, nie? Oni żrą, a ty mówisz, dziękuję, ja dzisiaj nie. Oni piwko, a ty mówisz, nie, dziękuję, ja woda mineralna. To nie martwisz się, co oni o tobie pomyślą? No, stawiam opór. A ja się pytam, mnie chodziło coś innego, bo według mnie największą trudnością przy tym, żeby przestać pić, się koledzy i znajomi, którzy mówią, no ze mną się nie napijesz? I dlatego się pytam, czy podobnie nie jest z jedzeniem. Idziesz na pizzę, mówią, no jak to nie zjesz sałatki? To prawda. Jest, z kurczakiem? Jest kawałek, kawałka nie zjesz, albo jedną truskawkę, albo chudy boczek. I teraz się pytam ciebie. Czy ważne jest dla ciebie, co inni pomyślą, czy dla ciebie jest mało ważne? Czy to cię motywuje, czy może cię czy demotywuje? Czy jak sobie pomyślisz, one sobie pomyślą, że ja się po to odchudzam, żeby tych facetów rwać jak z świeże liście. To czy wtedy to cię motywuje, czy może odwrotnie, po to się odchudzam, żeby żaden facet na mnie nie zwrócił uwagi. Które cię bardziej motywuje? Motywuje mnie pierwsze, ale boję się tego, co o mnie ludzie pomyślą. To znaczy, czego się boisz, że co mogą pomyśleć? Że ty się odchudzasz po to, żeby rwać facetów. Na przykład. Aha, a ty po co się odchudzasz? Żeby rwać facetów.